Wrocław, w powszechnej opinii, myślę, że uzasadnionej, to było miasto, które miało nam rekompensować zabór Lwowa. I, I tak naprawdę znaczna część Lwowa przeniosła się do Wrocławia. Tutaj aktem symbolicznym było przeniesienie Osolineum, tej najważniejszej lwowskiej instytucji kultury i nauki. I także przenoszono, inne instytucje, choć już w sposób może mniej formalny, bo Uniwersytet Lwowski i Politechnika, jakby zostały tam, ale cała polska profesura się przeniosła, czy praktycznie cała, do Wrocławia, łącznie z ostatnim rektorem Uniwersytetu imienia Jana Kazimierza Stanisławem Kulczyńskim. Oni mieli świadomość, że powrotu do Lwowa nie będzie. Oni doskonale wiedzieli, że nic się nie uda uzyskać od y, Sowietów, które, którzy, które przed chwilą zniszczyły, rozgromiły tysiącletnią Rzeszę. Mm. Ale gdzieś przecież trzeba było żyć. W związku z tym, y, ja myślę, że z całkowitą jakby tutaj świadomością tej. No, straszne jednak dla Polaków sytuacji przecież lwów polskie, arcypolskie miasto, zawsze wierne, trzeba było oddać, i, i wziąć miasto obce niemieckie na dodatek jeszcze zburzone i coś na tym mieście, w tym mieście zbudować. To naprawdę te pierwsze ich działania to wyglądają jak działania grupy desperatów, bo te obiekty były po pierwsze zniszczone. Po drugie, to były zasoby niemieckie. No przecież bibliotekę, jaką odziedziczono, była to biblioteka książek niemieckich. W pierwszym etapie to wszystko trzeba było od zera odtwarzać i powinniśmy być wdzięczni tym, tym ludziom, że oni się nie przestraszyli tych gruzów, tego palącego się jeszcze miasta yy, yy, i zaczęli ten uniwersytet i tę te Politechnikę dla Polski tam tworzyć. To była taka, ja myślę, że w ich rozumieniu taka misja organicznikowska, taka praca u podstaw. Zresztą w powieści jest dyskusja na ten temat bohatera z rektorem Kulczyńskim, który mówi, że każdy wykształcony młody Polak to jest pocisk wystrzelony w przyszłość. I on tam wyraźnie zajmuje stanowisko pozytywistyczne: że trzeba przetrwać, trzeba się kształcić, trzeba żyć tam, gdzie, gdzie, gdzie dają nam żyć, bo, bo Polska przecież wojnę przegrała. Nie my o sobie decy zwycięzcy decydują o sobie, a o nas nikt nas nie pytał o zdanie. Po prostu przesunęli nasz kraj o 200 kilometrów do przodu i powiedzieli: no, i, i siedźcie sobie w takiej Polsce. Ale to już nie była ta Polska sprzed 1939 roku. To była zupełnie inna Polska, z której mój bohater został wypędzony. Bo bohaterem, jakby tytułowym, wcale nie jest Niemiec, tylko jest Polak. Stąd ten tytuł jest trochę przewrotny. I zresztą pewne osoby o skrajnie nacjonalistycznych poglądach już nie zaatakowały, tylko za, za okładkę, nie wnikając w ogóle w powieść i sądząc, że napisałem jakieś, na zamówienie Eriki Steinbach napisałem taki pean yy, a, antypolski, a proniemiecki. Proponuję jednak książkę przeczytać i, i napisać, i zapoznać się z tymi fragmentami które reprezentują polskie stanowisko i wtedy nawet najgłupszy narodowiec powinien zrozumieć, że Eryk Steinbach nie da mi ani ułomka eurocenta za tę książkę.